Strefa 51 od wielu lat budzi fascynację miłośników teorii spiskowych. W tajnej, oddalonej od ciekawskich oczu bazie wojskowej miały znajdować się dowody na istnienie pozaziemskich form życia. CIA długo broniła się przed potwierdzeniem istnienia tego miejsca. Teraz wiemy już nieco więcej. Wszystko dzięki dokumentom dotyczącym samolotu szpiegowskiego U-2. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam przedstawić stronę megakoszulki.pl. Na stronie znajduje się masa koszulek czy bluz, a także na stronie jest tak zwany kreator nadruków, dzięki któremu możecie sami stworzyć unikalną koszulkę. Z okazji najbliższego święta, czyli Dnia Matki, mam dla Was kod rabatowy o wartości 10% na cały koszyk zakupowy. Myślę, że taka koszulka może być idealnym prezentem. Nic, tylko wejść i wybrać coś dla siebie po taniości. Polecam jeszcze raz megakoszulki.pl. W odległości krótkiego lotu z Las Vegas w suchym sercu Nevady znajduje się Strefa 51, tajna baza CIA. Przez prawie 60 lat rząd Stanów Zjednoczonych zaprzeczał jej istnieniu. W sierpniu 2013 roku CIA w końcu przyznała, że to nie pogłoski. 4 lata później Pentagon ujawnia sensacyjne informacje. Tajny wydział od lat bada możliwości istnienia niezidentyfikowanych obiektów latających. Były pilot sił powietrznych leci prosto do źródła informacji, strefy 51. Z powodu gór na chwilę stracili nas z radarów, teraz znowu nas widzą. Koło organizuje legalne wycieczki po obrzeżach strefy 51. To jedna z najpilniej strzeżonych przestrzeni powietrznych na Ziemi. Pilot jest teraz bez przerwy śledzony przez siły powietrzne. Jak mówi, wojskowi mają nas na oku, bo kiedy cywile działają tak blisko strefy, muszą wiedzieć, gdzie jesteśmy i jakie są nasze zamiary. Strefa 51 znajduje się przy Lake Groom. Otacza ją strzeżona przestrzeń powietrzna o powierzchni 1000 km². Im bardziej pilot się zbliża, tym większe zainteresowanie wzbudzi. Z odległości 6,5 km i wysokości 3000 metrów zaczyna być widać tajną bazę. Wkrótce przychodzi ostrzeżenie. 862, jaki jest Twój cel i czy znasz ograniczenia tej przestrzeni? Wlatywanie w każdą kontrolowaną przestrzeń po wydarzeniach z 11 września jest ryzykowne, a tu przepisy są bardziej wymagające niż gdziekolwiek indziej. Zabroniony jest jakikolwiek nieautoryzowany ruch powietrzny. Wieża wydaje natychmiastowy nakaz zmiany kursu. Skyline, natychmiast skręć na północ. Nie tylko przestrzeń powietrzna otaczająca strefę 51 jest silnie strzeżona. Nie każdy może tam wjechać. Teren otacza pustynia i strzeżona strefa militarna. Nie ma ogrodzenia, tylko pomarańczowe słupy wyznaczające granice. Z drogi widok zasłaniają góry. 16 km od bazy przebiega ogrodzenie. Wojsko monitoruje każdy ruch. Wszystkie pojazdy przejeżdżające w pobliżu Lake Groom są rejestrowane przez czujniki magnetyczne. Każdy z nich wysyła sygnał do posterunku strażników, informując im o tym, skąd nadjeżdża pojazd i z jaką prędkością się porusza. Dwadzieścia kilometrów od tego miejsca znajduje się jeden z posterunków. To granica strefy 51. Strażnicy obserwują tam każdego, kto przyjedzie. Znaki ostrzegają, aby nie jechać dalej. Pomarańczowe słupy wyznaczają granice. Nie ma ogrodzenia ani bram. Kamery znajdują się tam na każdym kroku. Jeśli przekroczycie granicę, zostaniecie aresztowani. Ale jak mówi jeden z byłych strażników, po przekroczeniu granicy czeka Was coś o wiele bardziej groźnego. Fred Dashman. Jeśli osoba okazywała zamiar wejścia na teren, dostawałem polecenie, by strzelać. Co się dzieje w tej bazie? Dlaczego rząd Stanów Zjednoczonych tak bardzo stara się odstraszyć ludzi? Prawda wyszła na jaw, kiedy w sierpniu 2013 roku odtajniono pewne dokumenty. Według raportu wydanego przez CIA, strefę stworzono w 1955 roku w jednym celu, by przetestować tajny projekt lotniczy pod kryptonimem Aquaton.
Przełom nadszedł teraz. Amerykańskie Narodowe Archiwum Bezpieczeństwa ogłosiło, że weszło w posiadanie raportu CIA o samolocie szpiegowskim U-2. W raporcie znalazły się też tajne informacje o Strefie 51. W 1955 roku pracownik CIA Richard Bilson, generał Osmond, pracownik Air Force i Kaylee Jason, pracujący przy projekcie U-2, rozpoczęli poszukiwanie miejsca w Kalifornii lub w Nevadzie, w którym mogliby testować prototyp U-2. Lokalizacja ta musiała być oddalona od ciekawskich oczu, a także potencjalnych sowieckich szpiegów. 12 kwietnia 1955 roku, poszukując odpowiedniego miejsca podczas lotu testowego nad wyschniętym solnym jeziorem Grimlock, zobaczyli porzucone lotnisko z czasów II wojny światowej. CIA tak opisało swoje pierwsze spotkanie z tym miejscem. Z powietrza pas startowy wydaje się być utwardzony, jednak okazało się, że został ukształtowany z ubitej ziemi. Jednak po 10 latach przerwy jest tam gruba warstwa piachu, która podczas lądowania mogłaby doprowadzić do katastrofy. Solna płyta oraz opuszczone lotnisko zostało dodane do listy testowej Komisji Energii Atomowej. Teren ten nazwano wówczas Strefą 51. Niedługo potem rozpoczęły się tam testy samolotu szpiegowskiego. Informacje o testach zostały ujawnione, a maszyna lecąca na wysokości 60 tysięcy stóp, czyli ponad 18 tysięcy metrów, musiała zdziwić ciekawskich obserwatorów. Dodatkowo, jak opisano w licznych relacjach świadków, samolot błyszczał się w zachodzącym słońcu. To zrodziło teorie spiskowe, nawet te o UFO. Jak podaje CIA, większość odnotowanych raportów na temat UFO dotyczyła właśnie lotów U-2, a później projektu Oxford. Jak myślicie, czy w Strefie 51 rzeczywiście prowadzi się badania na temat UFO? Czy tak jak podają dokumenty, Strefa 51 powstała tylko i wyłącznie do testowania samolotów? Dajcie znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!